Dorota Andrzejczak, Joanna Szatkowska, Karolina Frankowska, Piotr Gniewiado, Anna Rygulska. Jesteśmy na rynku w Jarocinie, ze mną członkowie grupy referendalnej. Na razie jeszcze grupy nieformalnej, czy już formalnej, jak to wygląda? Państwo byliście dzisiaj od rana w Urzędzie Miejskim i u komisarza wyborczego, z tego co się dowiedziałem. W jakim celu? Dzisiaj, to jest 20 lipca, złożyliśmy wniosek z informacją o zawiązaniu się naszego komitetu referendalnego. Złożyliśmy go w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, w sekretariacie pana burmistrza i u komisarza w Kaliszu. Generalnie wniosek dotyczy naszego komitetu i referendum o odwołanie Rady Miejskiej przed upływem kadencji i pana burmistrza przed upływem kadencji. Państwo jesteście dzisiaj pięcioro, a tak naprawdę kto jest jeszcze z państwem? No, jest sporo osób, zaznaczę, że są to osoby niezależne politycznie, jest nas 11. Wniosek tutaj mogę pokazać, że złożyliśmy do pana burmistrza, tu jest do komisarza i tyle. No, komitet jest 11 osób, ale no, stoi za nami, wspiera nas bardzo wiele osób. Rozumiem, że wniosek do komisarza to jest początek zbierania podpisów pod akcją referendalną. Tak, teraz już formalnie, zgodnie z kalendarzem referendalnym, możemy zacząć zbieranie podpisów. Mamy na to 60 dni. Jasne. Mam pytanie właściwie podstawowe i pewnie zadają sobie wszyscy mieszkańcy, którzy będą to oglądać, Jarocina. Po co robić referendum w sprawie odwołania burmistrza, skoro 7 miesięcy temu tego burmistrza wybrało ponad 9 tysięcy mieszkańców w wyborach, które były samorządowych w normalnym czasie? No, generalnie nie na taki Jarocin umawialiśmy się jesienią 2014 roku i myślę, że każdy mieszkaniec gminy Jarocin wie, jakie są powody. Z drugiej strony dają nam co tydzień nowe tematy i nowe powody do tego, żeby to referendum przeprowadzić. Myślę, że jeśli mielibyśmy tutaj wymieniać powody, no to chyba by nam nie starczyło te kilka minut, bo to by była rozmowa na kilka godzin co najmniej. Główny powód? Znaczy, nie ma głównego powodu. Generalnie zaczęło się od likwidacji publicznej oświaty, później no, zwolnienia tak, osób, które w zasadzie bezpodstawne zwolnienia, gdzie tylko dlatego, że te osoby nie stoją po tej w cudzysłowie właściwej stronie. No i. Pani mówi, na taki Jarocin się umawialiśmy. Czy ja rozumiem, że pani jest wyborcą pana burmistrza obecnego? Nie jestem. Nie wybierałam pana burmistrza. A czy ktoś z państwa tutaj, który obecny jest, głosował na pana burmistrza? Nie ma nikogo. Ja myślę, że w tym momencie nie o to chodzi, żeby tych ludzi szufladkować, na tych, co głosowali i tych, co nie głosowali. Po prostu było obiecywane wiele. W tej chwili no, jest robione zupełnie co innego i nam się to nie podoba. Przede wszystkim też chciałabym tutaj nawiązać do Rady Miejskiej, która po prostu działa, po prostu straciła chyba kontakt z rzeczywistością i działa pod dyktando burmistrza i między innymi też chcemy ich odwołać. Jasne. Czy któreś z partii politycznych albo jakichś organizacji, stowarzyszeń, które działają w Jarocinie, popiera państwa w tej chwili oficjalnie? Znaczy, popiera nas wiele osób, ale organizacji no, nic nam o tym nie wiadomo. Jesteśmy ludźmi niezależnymi, wielu mieszkańców gminy Jarocin nas popiera. Jeśli jest taka opcja, że ktoś nas popiera z jakiejś partii politycznej, bardzo się z tego powodu cieszymy. Na waszych szeregach są jacyś... To są też mieszkańcy Jarocina, nie? Więc... W waszych szeregach są jakieś osoby, na przykład, które pełniły ważne funkcje w przeszłości, na przykład byli burmistrzami albo wiceburmistrzami? Znaczy, no jeśli jest tak, no to bardzo się z tego powodu cieszymy. Bo... Nie, to ja pytam, czy tak jest. Nie znam, nie wiadomo. Nie znam, na ten temat nie wiadomo. Kiedy zamierzacie rozpocząć zbieranie podpisów i gdzie będziecie to robić? Zbierać podpisy i zapraszamy do wspierania nas, tak? Będziemy chodzić po domach, wśród rodziny, wśród znajomych. Myślę, że ludzie, ja mam taką nadzieję, że ludzie sami do nas dotrą, jak zobaczą, kto tutaj działa, co jest, że ludzie niezadowoleni z obecnej władzy, z obecnego burmistrza i rady sami z nas znajdą i sami do nas dotrą. Przeciwnicy referendum, ale też chłodni obserwatorzy mówią, że o ile wam się uda doprowadzić do samego głosowania, to zwykle jest tak, że w Jarocinie ludzie nie przychodzą do wyborów, nie przychodzą do urny, ta frekwencja jest zwykle fatalna i z powodu frekwencji dopadnie. Znaczy, my zachęcamy ludzi, żeby przyszli jednak na to referendum, bo to jest obowiązek. Tylko po prostu, żeby przyszli. Jak zagłosują, to wiadomo, jest sprawa każdego człowieka. Natomiast dużo ludzi z tego, co słyszymy, nas podziwia, bo to jest trudna praca, zebrać się. To jest praca społeczna, my z tego nic nie mamy, nic nie chcemy. Po prostu robimy to dla naszych dzieci, dla nas, dla naszego miasta, bo jesteśmy niezadowoleni, boimy się o to i nam zależy na tym. No i gro takich ludzi, myślę, że się znajdzie i że pójdą. No, takiego nie
niezadowolenia społecznego, jak jest w tej chwili w Jarocinie, takiego, mogę powiedzieć, kryzysu, to naprawdę nie było. Nigdy nie było tyle młodych ludzi, aż tak zaangażowanych w sprawy Jarocina. Ja mam córkę, która ma 22 lata. Kiedyś młodzież się w ogóle tym nie interesowała. Młodzież w tym wieku jest naprawdę zainteresowana, śledzą, czytają, komentują, no cieszymy się z tego powodu. Burmistrz mówi, to jest ostatnie pytanie, burmistrz mówi Jarocina obecna na Pawlicki, że w ogóle nie boi się waszego referendum. A my chcemy stworzyć nową, dobrą drużynę, która będzie walczyć o nowe cele dla Jarocina. A my chcemy, żeby też ludzie mieli możliwość wyboru, bo jeżeli na przykład ktoś kiedyś głosował na obecnego burmistrza, no dobrze głosował, być może pan burmistrz no, nie powiedział tego wszystkiego w swoim programie, to co zrobił, bo nie uprzedził tych ludzi, bo nie powiedział. W swoim programie on nie mówił, że będzie zlikwidowana publiczna... Tak, ale w programie mówi się o tym, co się zrobi, a nie to, czego się nie zrobi, prawda? No dobra, no okej, no w każdym razie będzie można te poglądy i tą sympatię czy antypatię zweryfikować w tym momencie.